Witam i zapraszam na kolejny odcinek ze Snajpera Piątki. W sumie drugi odcinek. Zobaczymy, jak dzisiaj nam pójdzie. A dzisiaj... W międzyczasie odkryłem, że mogę pociski zmieniać na jakieś cichsze. Czego nie zauważyłem. Jakiś bunkieros? Alle Geschütze auf Zielraster H9! Reichweite 380! Bullet time na działo. Spoko. Serio? Pierwszym strzałem? Oni się nie musieli wstrzeliwać? Dobra. Chociaż w sumie... Może już sobie ten wcześniej jakby się strzelali, ale no, kurde, no nie wierzę. Nie smutaj się, koleś. Tam jeden wyskoczył. Jakiś posteruneczek? Dwóch kolesi służy do przełożenia oficjeli niewielkich oddziałów, aby go nieruchomi strzel znajdujący się w tłuczu. Ten? Serio? O chu, tam jeszcze kolejny, ale ruch normalnie jak? Dobra. A po co miałbym go unieruchamiać? To co to? Beczka? Może tak? I to było dobre. Ktoś przeżył? Kolega jakiś? Ale się nie smutaj, dołączysz. O, cholera, nie trafiłem. Serio. Aż trzy pociski na niego zmarnowałem. Ale muszę przyznać, że spoko było. W sensie, jaki wróg na mnie poluje? Czemu? Usłyszeli mnie? No to jest ten radar. Ale jaki cholera na mnie poluje? O co tu biega? Ci od radaru mnie usłyszeli, czy jak? Gdyż ponieważ... A, dobra, biegnie jakiś kolo. Tylko jednego wysłali. To jestem rozczarowany. Serio, tak biegnie taki hektar? Dobra. Kolego. Śniegowy. Na dwa strzały czy na jeden? Kurde. Szkoda by go nie załatwić. Ale tam jest kolejna żółta plama i... To oznacza, że kolejny koleś biegnie do nas, czy jak? Odwieczne sranie. A jakbym zrobił tak? Ej, dobra, tam był jeszcze kolejny. Czyli żółta plama oznacza... Znaczy żółty okrąg na mapie, że to jakiś kolo. Ej, zaznacz mi go. Może się przyda kiedyś.
kuźwa koleś gwiżdża do ciebie, no. Widać mechanik samochodowy. Dobra, wychyla się i co? No super. W sensie śmieje się ze swojej nieudolności. Co oni tu mają? Bandaże? Ja was mogę gdzieś ukryć. Jako, że poluję na każdy punkt. Która tam druga beczka była? Mogę go drugą beczką załatwić. Ale pipka ze mnie. Dobrze, że dwa trupy do jednego pudełka wchodzą. To się chwali. A koleś tu siedzi w środku? To ty jesteś? A nie mogę go z samochodu. Ten. Lipa. Inna sprawa, że samochód wybuch się zjarał, a on cały siedzi. Coś tu chyba nie zagrało. A ten... Zaraz, to jest ten, co stop przy tym samochodzie. Dobra. Tak mnie kusi. Zostawić minę na tej drodze. Jak to się robi? Naciskowa, dobra. I... Okej. Może się jakaś gwiazda załapie. A ja idę, obserwuję. O! Snajper jest? Coś mi błysnęło. Jakby luneta odbiła światło. No, chyba przez te krzaki nie zobaczy. Piękna pogoda w grze, jak niczym w Warszawie. Wiatry, burze i w ogóle. W ogóle nie będę rzucał się w oczy, jak stanę. Ciągle mnie denerwuje, że ta kuźwa lornet kami ucieka do góry jakoś. Muszę obniżać, żeby tak nie było. Ciężarówki to najczęściej wykorzystywane przez państwa pojazdy. Strzel silnik, opony albo kierowcę. Proste, że jak strzela w kierowcę, to unieruchomię. Serio? Lornetkuję ich i od razu mam dźwięk? Dobra. Ale... O, jakiś bunkier, dobra. Szukam tego snajpera, kuźwa. Gdzieś... Nie widzę go przez ten... Na pewno coś jest. Tam może pójdę do tego kolegi najpierw. Może sam jest. Tak się zastanawiam, czy by tak z boczku nie zajść. Może oni się spodziewają podejścia od przodu. O. Siemakolo. To może nie snajper, tylko jego widziałem. A jak to się zoom robi? To jest maksymalne? Serio? Nie odchodź, kuźwa, koleś. Zaraz całą bazę postawię na nogi i będzie wesoło.
strzał w głowę za zabicie z ukrycia. Dajcie mi mapę, co? Bo ja jestem tutaj, a to po prawej jakieś domy widziałem. A to co to? Te miejsca samoloty zjadowsze towarzyszyły jakiś punkt. A to? Znajdź i zabij Stefana. To rzeczywiście na parę odcinków będzie. Dobra, tylko tędy nie przejdę, bo są krzaki. I oczywiście tędy też nie, bo nie. O, kuźwa. Tu jechali. Ale lipa. Cóż, to się wrócę. Zaminowałem tutaj, a ci tu pojechali. Ktoś. W sumie to nawet się nie rozglądałem, czy czegoś tu się nie da podnieść. Był wrak i nie ma wraku. Dobra, to wezmę. Jeszcze raz. Zawsze może być coś fajnego, nie? Podjadą, wybuchną. Czyli klucze do bunkra są przy gwiazdce. Tu jakoś tak mi się wydaje, że oni tu obserwują, to ja może jakoś z boczku ich zajdę. Tak myślę. Aha, to jakieś miny są? Czy co? Krzaki śmierci. Fajnie, że to mój koleś rozumie niemiecki. Chwali mu się. Ile tu tego towaru chodzi? Ale to na 100% musi być snajper jakiś. Nie ma bata. No chyba, że rzeczywiście to ten koleś patrzył tylko przez lornetkę. Znaczy ten oficer. Ale nie wierzę. I znowu mamy na radarze dwa białe koła, czyli tam są pewnie towary do bicia. My God. Jeden. Tylko jeden? Dwóch was było? Aha, on idzie jakoś tędy. Tak? Kolego? Żółty znak zapytania, czyli znaleziono tego oficera pewnie. Gdzie ten koleś? Czego kuźwa widziałem? Taki w hełmie. Taki inny niż wszyscy. Że zaraz będzie alarm. I co, serio się domyślili, skąd strzelałem, czy co? Bo wydaje mi się, że oni tu idą. Dobra, może mnie nie wyluka. Ale coś mnie luka. Dobra, kolega. Tu. Co to? Jakiś agregat i będzie ten. Dobra. Może będzie można swobodnie postrzelać. Tylko weź człowieku, namierz to. Zaraz zobaczmy. Boże, znowu mi ten salonik ucieka gdzieś. Dobra. Teraz pytanie. Czy oni mnie usłyszą? Niby mam te ciche pociski. Dobra, spróbujmy. I co?
Okej, biegną do mnie. Czy na razie patrol? Nie no, w razie to miejsce jest zaznaczone, czyli przyjdą do mnie. Tam jest trawa. Kurwa. Czy ja mógłbym się tu oddalić, mi nie zobaczą, czy jak? Tylko pytanie, co mi kuźwa ta lornetka znowu tak... Co mi to dało, że to rozwaliłem? To muszę być w pobliżu tamtego miejsca chyba, żeby... by mnie nie słyszeli. No w sumie... Czy tu jestem, to sobie patrzmy. Tu wyraźnie jest koleś, którego nie zaznaczyłem. Nie zaznaczyłem. Czysto. To fajnie, że nic nie znaleźliście. No może... Co to zrobić? Rozwalić ten posterunek? Kolega, gdzie jest? Zasadniczo się patrzą w inne miejsce. Kurde, tam jakieś światło jest. Dzięki krzaki, że nic nie widzę. Coś tu kuźwa jest. To znaczy tryb skupienia. Kurde, ale... Ten koleś się tam patrzy w tamtym kierunku. Ten chyba też. Dobra. Najwyżej będzie przypał. Może uda się tego też zdjąć. Kurwa, akurat się musiałeś odwrócić. Pałko. Ty stój, koleś. Nie denerwuj mnie. Dobra. Nie zwróciłem uwagi, co do mnie mówiłeś. Kurwa. Kolejny się jopi. Dobra, schowajmy w krzach czora, kolega. Zobaczmy, co kolega oferuje. Nic nie oferuje, ale go... Krzaczory zateguje. Tam widziałem, że jakiś dokument jest do podniesienia. A co robi rzut? Daleko rzucasz? Przepraszam. Z bokami rzucę. Dobra, najchętniej bym zdjął tego operatora świetlówki, bo mnie denerwujesz, koleś. Bo ty tam jesteś, nie? Daj się trafić jakoś. Aha, to sam reflektor był. Bez kolesia. Nie fajnie. Aha, to oznacza mi samochód. Dokonaj sabotażu pojazdu, by położyć strefę hałasu. Jak? Niektóre obiekty w tym zwłoki można zaminować, minowanie, bla bla bla. Inne obiekty można uszkodzić tak, by działały wadliwie, spowodowały maskowanie dźwięku lub stały się wybuchowe. Ale jak? A. Przy masce można. Sabotuj maskowanie dźwięku. Kuju. Piękna sprawa. Tylko pytanie, czy ja kogoś przyciągnę?
Nie, dobra. To fantastico. To może... Jak już tak mogę, to sobie naboje zmienię na głośniejsze. Bo w teorii nikt nie powinien mnie usłyszeć, nie? Tak myślę. O, siema, Hans. Ajajaj. Cholery tam was jest. Nie zabiję żadnego tak, żeby nikt inny mnie nie usłyszał. Badziewie. Normalnie ta muzyka podno... Chociaż... Kurde. Oni zasadniczo badają jakby zwłoki, szukają czegoś, a potem się uspokajają. Może pomyślą, że go... Nie wiem. Komar ugryzł albo coś. Co, ktoś zobaczył? Nikt nie usłyszał. Spoko, cisza. I o to chodzi. Coś tu mamy ciekawego? Czy w miarę czysto? O! Mamy kolegę. Po fachu. I żegnamy się z kolegą. Strzał w głowę. I tak trzeba żyć. A ja w końcu podniosłem ten dokument? Tak podniecałem. To coś jest. Violet. Must be planned, Violet. Take out local communications. Forces the Nazis onto the radio. And Bletchley can listen to every little thing they say. Plan fiołek. Tu nikogo nie ma. Coś tu jeszcze ciekawego? Czy kolega był sam? Czy z kimś? A, to rozwaliłem. Czy nie? Bo w końcu nie wiem. Może to trzeba parę razy strzelić? Dobra. Czekajmy na hałas. Dobra. Zakładam, że jest hałas. Coś tam badają. Wyciszony. Serio? Snajpera wyciszona? Kogo wy znaleźliście? Ciekawe, czy oni znowu się orientują, gdzie szukać. Bo tak nie wiem. Schowamy się w krzaki, na wszelki wypadek. Biegają jak... Nie wiem jak co. Ale chętnie bym was namierzył, skoro wyleźliście. Tylko co mi z tego, jak nie mogę żadnego ubić? Czy mogę? Radość wielka. Tylko co z tego? Chyba nie strzeliłem podczas tego. Kurde.
hałasu. Zaraz mnie namierzą. Kurde, coś mi to namierzało. Co to było? Poluję. To se poluj. Gdzie ty koźwa jesteś? I co on mi to zaznacza? Wróg poluje. No dobra, w sumie jak już tak. Tego to może i tamtych zgarnę. Jak mi celownik nie ucieknie za daleko. I go trafię. Kolega jak? Rozumiem, że się ukrył głęboko. Jeden punkt umiejętności. A zobaczę, a co? Co my tu mamy? Większy zasięg skupienia. Biegać to ja nie zamierzam. Tu co my mamy? Możliwe odzyskanie amunicji. Może to takie umiejętności podstawowe to warto wziąć jednak. Jeśli wróg cię obezwani, możesz się ożywić apteczką. Dobra, weźmy te podstawowe trzy. Żeby były. Dobra, coś my tu mamy? Będę się czajnikował cały odcinek. Oj, to mi się podoba. Nie namierzyli? Nie, jest spoko. To może kogoś stąd ściągnę jeszcze? Nie widzę go, ale... O, to więcej was. A, bo to bryka jakaś. I co, ja cię trafię jakoś? Szczał w oko. Uj. Ktoś się mną zainteresował. Pewnie znowu zapomniałem strzelić, jak będzie hałas. No Hans, idziesz do mnie? Jak usłyszał wybuch? Znowu nie strzeliłem, jak trzeba? Jezu, ta lornetka to mnie dobija na maksa. Piechur nie żyje. Dobrze, że nie żyje chyba. A tam nie było ich więcej? Jest samochód, znaczy ciężarówka. Dobra. Czas chyba ruszyć dupeczkę z tego miejsca. To kolegi nie ubije oczywiście. Zaznaczyć go zaznaczyłem. Ale... Ale jest dobrze schowany. To pocałujcie mnie w trąbkę. Idę zmienię położenie. Jest żółty okrąg na mapie, czyli ktoś tam na mnie czeka. Tak myślę. O, się ma. Serio, koleś? Jesteś ranny?
jajko ci strzelę za to. Za zabicie 10 wrogów podczas maskowania dźwięku. O! I to jest dobra. To lubię. Jeszcze 2 strzały mi zostały. Strzały. Mam nadzieję, że tu nikogo po prawej nie ma. Fajne krzaki zachęcają. Przy okazji zobaczę, czy ktoś się tu nie kryje. A, oni jakieś takie okopy tu mają. Takie zabawne. I co my tu mamy? Ciężarówkę to już znam na wylot. To były jakieś ruiny. Gdzie mój kolega? Aha, niewidoczny. Jakiś kanał z wodą. Jest plama, czyli ktoś tu jest. Trochę lipnie, że tak pokazuje. Przez to zauważyłem kolesia, że tu jest. I może się go uda pozbyć. Mam nadzieję, że jesteś sam. Powiedz, że jesteś sam. Super. Mega. Mi się to udało. Tak zjebać. Sorry, no ale. Taki jestem. W sumie. Taka jeszcze nauczka na przyszłość. Można by wypatrywać, kuźwa, te alarmy. Nie widziałem, że tu koleś łazi. I porozwalać te alarmy zawczasu. Weź tu człowieku, teraz zgadnij, gdzie to są alarmy. Dobra, w każdym bądź razie. Trochę oszukuję, no ale cóż. Takie życie. Trzeba oszukiwać, jak się da. Serio, przestałeś hałasować. Fuck. Taka miejscowa do rozwalenia. Nie no, nie no. Jakieś nieszczęścia mi się teraz zdarzają. Koniecznie chcę go w łeb walnąć. Kawę czemu? No hałasuj, dobra. Siur. Powiedzmy, że moja godność, nie? Nie no, trochę żałuję tego autosave'u, że wgrałem, ale... Kurde no. Sniper rifle. I know how to use this. Tak, wiem, że podniosłem. Jak ja tu mogę kolegę zategować? Bo ja bym go chętnie wytegował stąd. O, kolejny. Tam widzę. Ale was to kuźwa jest. 2 widzę. Super. Jeszcze niech kolejny chodzi po tych. O kopach chciałem powiedzieć. Get me closer to the radar. Close quarters though. Better stay alert. Super. Znowu się wpieprzyłem.
Widać, że koleś pójdzie sobie tam popatrzeć na lewo. Dobra. Nic się nie dzieje, kolego. Chciałem go wymacać. Aha, nie da się. Tak, wiem, że muszę ukrywać. Znaczy muszę. Ładunek wybuchowy. Dobra, ale tam były jakieś fajne... fajne cele, chciałem powiedzieć. Fajni kolesie. O. I was, z tego co widziałem, było kilku. W sensie dwóch. Ja bym bardzo chciał was zdjąć zawczasu. Jakoś. Jeden jest. Mamy samochód, więc mógłbym sobie hałas zrobić. Mam nadzieję, że się nie wpieprzę znowu. Dobra, widzę kolegę. Daj mi go zaznaczyć. No co za... pałka. Dobra. Oj, kolejny kolega. Dobra. O, trawa jest, dobra. Jak jest trawa, to się schowam. Tam chyba są te. To chciałbym do tego bunkra przynajmniej dzisiaj dojść. Znaczy wejść. A już mi się potężnie długi odcinek zrobi. Idę na przypał. Nic nie widzisz. Nikogo tu nie ma. Nikogo tu nie ma, dziękuję. Normalnie. Nie wiem co. Co ja mam biedny zrobić? Chciałem tą brykę, żeby hałas zaczęła robić. Ale nie mam gdzie spieprzyć. Tak mi się wydaje. Dobra, tamten poszedł, ten sobie tu stoi. I... ciekawe, czy go zdążę skitrać. Fajnie, że klawiatura mi nie zadziałała. Znaczy się nie trafiłem. Ale na szczęście bez efektów ubocznych. Tu mamy alarm. Ciekawe, czy mnie usłyszą, jak go zniszczę. Kolejne ciekawe, czy jak uszkodzę ten, czy oni tu przyjdą, czy będą mieć to w dupie. Z drugiej strony oni tak chodzą, że chyba jeden drugiego to nie widzi. Kolego, nic się nie dzieje, spokojnie.
chcę zategować go? Czy za wcześnie? Nie, on ma hełm. Zdajemy go klasycznie. Idziesz tutaj? O ty patałachu jeden. To? Pałka. Ja iść właśnie. Znaczy źle mówię, wiem. No daj go podnieść, kuźwa. Kurza mnie to. Priorytetem byłoby ten, żeby jak są jakieś dwie rzeczy w zasięgu, że podniesienie zwłok. A nie broni. Tak mi się wydaje. No hałasuj. Czy on to naprawił może? Serio? Naprawił? Jaka menda. Pieprzony mechanik. Ja się przynajmniej kolejny zainteresował. O, akurat... Ten. O, fuck. I kuźwa kolejny mechanik. Normalnie. Sami fachowcy na tym froncie. Chociaż ten to przynajmniej ma jakiś inny mundur jakby sugerujący. Serio, nie przeszukałem? Przeszukałem, dobra. Co, kolejny biegnie, kolega? Chciałem tamtego zdjąć, mimo wszystko. Może się uda? A może nie kolana? Tak ładnie stoi. O. Muszę przyznać, że powoli ten bullet time mnie zaczyna denerwować, ale tylko powoli. Co, też będziesz naprawiał? Co za idioć. Zaraz ten. Połowę bunkra wyciągnę, żeby naprawiać. Żeby naprawiali ciężarówkę. No to trochę... Głupie moim zdaniem. Wszyscy nagle mechanicy. Widzę, że tego dla odmiany zabiłem. Czy ja mógłbym go podnieść? Dziękuję. Zanim przyjdzie następny. Normalnie tyle tych ciał w tych krzakach, że tu już powinien... No, powinno być ich widać. Ale okej. Już wszyscy? Nikt więcej nie chce iść naprawić? Co my tu mamy? Ładunek wybuchowy. Butelki. Gdzie ja tego kolesia wytagowałem? Halo? Gdzie on był? A, tutaj. To ładny kawałek. Schowam go na wszelki upadek. Bo jakaś gwiazda mi przyjdzie i zobaczy.
można by uszkodzić. Może jakiś... przyjdzie to naprawić. Będzie jak znalazł. To przecież każdy tu jest mechanikiem. Jak on idzie? Od prawej? Nie, tu. Piękny mechanik. O, fajny zegarek miał. To chodź, kolego. Amatorze. Napraw. No dobra, wbijam w końcu do tego bunkra. W sensie co? Co ja zrobiłem? Ja coś powiedziałem? Te snajperki z tej odległości. Idzie znak zapytania. Cóż to za znak zapytania? Szybko idzie. Mam nadzieję, że kolega był sam. Kolejna powtórka z rozrywki. Dobra, idziemy. A, skupienie właśnie. Co my tu mamy? Co to, to, to? Wyciszony. O, jak jest wyciszony. Ja rozumiem, że w tym trybie widzę przez ściany. Bo jest, mam super moce. Maybe if I can find the generators, I can disable the radar. Ja to bym poszedł do tego oficera na górę. Jakoś. Ciekawe, po co mi klusze do bunkra, jak normalnie wlazłem do tego bunkra. Co to, to, to? Bandaże. To mam. To co? Wabik. Okej. Okay. Myślałem, że to ten. Szczotka jakaś. A coś tam mamy na żółto. Wygląda na swojski łom. Crowbar. Just what I need for sabotaging Nazi installations. Super. Rozwalimy radar tym łomem. A to co to? Aha, dobra, inwazja. Jakiś ten... Nie no, ładunek wybuchowy to spowoduje hałas. Otwórz łom. Generator's overloaded. Gotta find a breaker switch so I can fry the whole system. A jakaś podpowiedź? Gdzie jest elektronika, żeby usmażyć? Fajny bunkier swoją drogą. Aha, czyli tylko na kucka. A, nie. Myślałem, że tu trzeba będzie klucz mieć. Co to za tajemniczy X?
trench networks connected to the radar control bunker. That's one way in. Czyżby twórcy gry nie przewidzieli, że pójdę od drugiej strony? Ładunek wybuchowy. Z tym da się coś zrobić? O, jakiś has. You never know what a body can be hiding. Oj, czy ja wiem. Czy warto się chować? W sumie nie chce mi się już tych zwłok chować. Ale mógłbym... Może zaminować? Po coś? Dobra. O, w sumie. A nie, zaminowałem. Bo chciałem ten... do pudełka go schować. Ale jak już go zaminowałem, to... przecież... no kurde, sam się wysadzę. O co tu chodzi? Ale to jest... aha, dobra. Można ląd. To jeszcze, nie teraz. Bo czuję, że to sprowadzi mi wszystkich na łeb. Jezu, się chciałem przyklęknąć. Łom kolejny. To co to? Boże, no gdzie to mam coś zrobić? I co, tu trzeba na górę jakoś? Po co? Niż sporniki. Może właśnie, o, kolega tu leży. Nothing else. Wabik wyciszony. Może ten, sobie poszczelam teraz. Widzę tu paru kolegów jest. Kurde, godzinny odcinek mi wyjdzie. Spróbuję może go jakoś ten poprzycinać. Nie ma bata. Czemu ty masz gwiazdkę? Jestem w zasięgu hałasu. Teraz jestem. Dobra. Fajnie by było dwóch kolesi na raz ściągnąć. W sensie jednego po drugim, nie? On taki ciężki karabin miał na sobie? Przeoczyłem okienko na ten, ale nie ma żadnych żółtych tych, to znaczy, że wszyscy nie żyją. Dobra, co ja tu mam zrobić? Sporniki. Tu się jakoś na górę wchodzi? Czy co? Tu nie ma. Wespnij się. O ma.
co ja tu idę? Picking up the supports will bring the radar down. Satchel charge on each of them should do the job. Kurde, muszę zabić tego sadysta. Serio, długi ląd? Rozumiem, że tędy zjadę jak coś. Czy nie? Trolka. Dobra. Podpal długi, nie? A, tu jeszcze, kuźwa. Super. Dobra, zobaczymy, co się będzie działo. I zakończę odcinek tym wspaniałym wybuchem, tak myślę. Chyba niedobrze, że długi ląd zapaliłem. A nie, dobra. Tylko tyle? Radar's down. There's no way that's a quick fix for the Nazis. No i cool. Dobra. Kończę, bo strasznie długi odcinek. Dzięki za obejrzenie tego i zapraszam na kolejny niedługo. Przypuszczam, że trzeci odcinek też będzie koniec tej pierwszego zadania, tej pierwszej mapy i zobaczymy, co będzie dalej. Zatem jeszcze raz dzięki za obejrzenie i zapraszam. Hej!